Jademy. Co mu przez to przejechał? No tak, wyślij mnie pierwszego. Nie, ja tak lubię! No fajnie! Kilka razy zawołać Adamka lub kilkadziesiąt razy zawołać Adamka, żeby go uratował. No, no ty chcesz, tak. Ty chcesz, żeby ja ci silną laciem na dzień dobry, ja? A jak wchodzę na tej spika i słyszę wujka, wujek mówi, idę jeszcze do kibelka, i tak słyszę te laćki tak cyk, 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 idą te laćki. I się tak chciało śmiać, że nie mogłem. Dobrze, to także taka mała anegdotka dla moich widzów, którzy będą mnie oglądali, to dopiero będzie od tego momentu, ponieważ wstęp wcześniejszy nagrywał wujek, ja tu już wcześniej nagrywałem, także tego wstępu u mnie nie było, ja dopiero zaczynam nagrywanie od teraz, tak, że już jesteśmy, można powiedzieć, razem na trzy. Wujek Bohun serdecznie pozdrawia wszystkich widzów Adamka. Wszyscy widzowie Adamka pozdrawiają Bohuna, pozdrawiam wszystkich i wszystkich, jeszcze raz wszystkich. Bardzo mi się podoba taka integracja. Dobra, sobie muszę od razu, widzę tu grę, trochę ściszyć. A jeszcze takie info dla widzów Adamka, którzy oglądają dopiero teraz. Wujek Bohun dzisiaj ma bardzo nie swój głos, ponieważ jest chory, także nie bójcie się, nie jestem już zombiakiem, czy też jeszcze. Wszystko jest ze mną ok, tylko po prostu mam zmutowany głos. No, także wszystko wiadomo. To co, panie Bohunie, lecimy, a po drodze jeszcze coś tam będziemy poprawiać sobie. Ty widziałeś, jaką ja mam broń? Właśnie, patrzę, co ty tu za tasako masz? A, no widział pan. Ty się w samuraja bawisz? A wiesz skąd co? Ty takie coś zdobyłeś? Wiesz, skąd to mam? Gdy ostatnio skończyliśmy grę, już żeśmy się rozeszli, to ja sobie zrobiłem jedno DLC. No i właśnie po ukończeniu tego DLC dostałem to. Fajne, nie? Jezus, przecież to jest taka sztuka, że łomatko, ty. No, a wiesz, jak to sieka? Oj. No to chodź, idziemy. Adam, opowiedz tak pokrótce, co nas czeka przez pierwsze 30 minut, skoro grałeś się 30 minut. A ja? Dobra, jestem z powrotem, przepraszam za to małe cięcie, no ale tak to jest właśnie z ludźmi, jak nagrywasz. Tak, moi drodzy, to DLC oferuje nam nie tylko zieloną wodę, jak tutaj widać, ale zostaliśmy wysłani w sumie poza Haran, dzięki temu człowieku, który tam na początku sam był i mówił o ludziach, o członkach pewnego kultu, którzy najprawdopodobniej nie są, co właśnie są odporni na ugryzienia tego zombie. No i naszym zadaniem jest po prostu odnaleźć tych ludzi i sprawdzić, dlaczego właśnie oni są odporni, a nie wszyscy. I może dzięki temu, jak ich odnajdziemy, zobaczymy, co tam jest właściwie grane, to wtedy jakoś uda nam się pozbyć tej zarazy z Haranu. No tak mówiąc. Tak. Całkiem pokrótce, na krótko. Dokładnie, tym bardziej, że również słyszeliśmy w wejściówce, że kończy się antyzyna, co oczywiście nie... Widzisz, tu masz po drodze wszędzie takie znaki tego ponoć kultu, jak to się tam zwie. No ale słuchaj, no plemię w środku miasta? Co tu się właściwie dzieje? Nie właśnie, tu, bo to jest właśnie obszar poza Haranem już. Tu, gdzie jesteśmy. No dobrze, no ale poza Haranem... Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Świetnie. Lena? Lena! No i to tyle z jej pomocy. To znaczy tak, ja myślałem, że za Haranem jest jakieś inne miasto, tak? A to się okazuje, że to jest jakiś teren otwarty. Tak, to jest... jakieś wioski, tak? Tak, jakieś po prostu wioski. Czyli masz duże miasto, a teraz wychodzimy poza miasto, jakieś tam małe wioseczki. I tu mamy właśnie w tych wioskach, mamy po prostu dzięki ludziom dotrzeć do tych członków tego kultu. Tam wiesz, jakieś takie ubu-dubu i te takie inne sprawy. Aha. I oni ponoć mają wiedzieć, jak tam sobie z tym poradzić. Powiem ci szczerze, jak tutaj na początku chodziłem, to jakieś dobre 15 minut spędziłem, bo nie wiedziałem, jak iść, także dobrze, że początek jest za nami, bo jak spojrzysz pod siebie, to wygląda to dosyć smacznie. Jak ktoś ma lęk wysokości, to nie ma nic do śmiacia.
Wow! Nie! Gdzie ty jesteś? No ja już jestem chyba przed tobą. No, jestem przed tobą. Dobra, teraz... Czekaj, gdzie teraz było? No. Tam jakieś półki skalne, tam. Tu na środek chyba skakałem wtedy. A nie tam? Nie, widzisz? nie, ja skakałem nie? Tu na środek. Doprowadź, przewodniku. Chyba. Nie! Jednak nie. Ach, zabił się na śmierć. No i co teraz? Jednak nie tu. No, ja byłem niemalże święcie przekonany, że ta choroba, która mnie dopadła w dniu dzisiejszym, czyli, znaczy no, w dniu dzisiejszym, już do takiego czasu niestety pokutuje, ale byłem święcie przekonany, że grypa będzie mi przeszkadzała w grze na tyle, że to ja pierwszy polegnę. Ale proszę bardzo. Jednak Adamek. Ale tu nie jest to takie proste wszystko, to nie jest takie łatwe rzeczy. Tylko szukam kotwiczki, dlaczego ja to nie mam kotwiczki przy sobie? Ja tu już chyba znalazłem odpowiednie przejście. Proszę bardzo, jestem teraz na takiej kłodzie. Będę przez nią przechodził. Przeszedłem, a ty? A może mi coś powie, dlaczego ja nie mam kotwiczki na swoim wyposażeniu? A ja mam. Dlaczego to tak? Żeby gra mi zrobiła psikusa. A gdzie tu dalej poszedłeś? No, przeskoczyłem tam, tak jak ty teraz. I teraz uważaj, tam będziesz miał przecież taką wypustkę na półce skalnej. Musisz po prostu się tu? Uchwycić niej. Tak, musisz się niej uchwycić. Właśnie, i teraz przekabać się. Przekabać się, ale terminu sobie użyłem. Przepraszam za te kasłanie, ale moi drodzy, niestety jestem na to totalnie bezradny. A, o, tam właśnie, zobaczymy. I tutaj dobra, do mnie. Jesteś, tak. Oj, te drzewo to nie za miłe. I tutaj w dół, jeśli na kamień nie trafisz. O, żeż ty w mordę, tam jeden tak. Trafił na kamień. Ty, nie jeden, nawet, tam jest trupów. Nie jeden. No to co, może chcesz pierwszy? Nie. Patrz. Ale udało się. Oj, ale widać, jakby w te kamienie miałeś trafić, nie? No. Ty, tak ale... Minimum na minimum. Fajnie to jest zrobione. No a ja z początku się nie spodziewałem, że mam od razu do wody skakać, tak patrzę, tak stoję i myślę, gdzie mamy tu zejść, no co oni nas konia robią, czy co? Fajnie! A jak my się dostaniemy z powrotem teraz do Haranu? Ale to się będziemy później martwić, tak? No, dokładnie. Dotki jakieś będą może. Teraz mamy trochę drogi przed sobą, ale korzystając z okazji, a propos, jeden z widzów, będę sam kilka informacji, że bardzo, bardzo tutaj trzeba zwracać uwagę na te budki myśliwskie, które warto przeszukiwać. Jakie budki? Oj, za chwilę powinniśmy już jedno z nich zobaczyć. I również wagony pociągów, ponieważ tam możemy znaleźć kuszę czy łuk. I również też w późniejszej fazie sprawdzać samochody, żeby po prostu znajdować te części do bagi. Ale powiem ci, graficznie to ładniej chyba wygląda niż podstawka gry. No nie wiem, ale... Nawet sobie włącz umiejętności teraz. Jak możesz, masz chwilkę? No, jest dodatkowa. Tak, kierowcy i legendy. O kurcze, dwa dodatkowe te przyszły. Levele. O, no to fajnie. A powiedz ty mi, czy ty masz wszystko skopiowane, te poziomy na danym szczeblu z podstawki? Bo ja mam tutaj na przykład poziom przetrwania 19 i poziom zwinności 17, poziom siły 17, 18. Ja mam 6, 4 i 4. I nie wiem, dlaczego mi to nie przekopiowało, może coś tam... No dziwne, nie? Źle kliknąłem. No i właśnie nawet nie mam, wiesz, tej kotwiczki, to mi troszeczkę utrudnia sprawę. Jak się kotwiczka w ogóle robiło? No, kotwiczkę? Jak się robiło? No, z planów? Nie. A co, nie masz w planach? Nie mam właśnie, mam jeden plan jakiś, kurczę, tu. No, wiesz co, powiem ci szczerze, że ja tego nie pamiętam. Bij mnie i zabij laciem, ale nie pamiętam, jak się robiło kotwiczkę. No ja dobra, po prostu kotwiczkę miałem cały czas. Cały czas mam kotwiczkę i tyle, odkąd pamiętam. I powiem ci szczerze, że nawet nie pamiętam, jak ją zdobyłem. To jest też taka mała anegdota. Dobra, no jakoś sobie będę musiał poradzić, no. A dam radę tam jakoś do góry wejść, czy coś? Ja spróbuję tam wejść do góry właśnie. No też coś tutaj jest. Powinienem... O, jestem też. Wiesz co, jak nie masz kotwiczki, to może być trochę lipa. A, już jestem, widzisz. Trenowało się nie raz, nie drugi, to wiesz, się wytrenowało. A ty byłeś w wojsku? Ja? No.
Jak ja, panie, jak ja w wojsku, jak ja do przedszkola jeszcze chodzę. A no to... Panie, tym pie... O, żeż ty w mordę, ty, jaka fajna broń! No ja dostałem jakąś śmieszną trochę, no ale to pewnie dlatego, że mam taki poziom jak poziom. No ale dobrze, no jakoś sobie będziemy musieli radzić. Ja tutaj rozbiorę coś, co mam na niskim poziomie uszkodzeń ciała, znaczy ciała, można powiedzieć takiego żywego truchła. Dobra, w takim razie robię rozmontuj taką najsłabszą broń. Ja też sobie coś tu jeszcze muszę rozmontować, bo widzę, że nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. I plan płomienny rożen. Biorę go. Takie cuda. Wiesz, póki dałem. No. Co ja tu mam? Dobra, jak się już zaopatrzysz, to mów, no, ja jestem i idziemy. Gotów. Możemy iść dalej. No, zgasz sobie latarkę, bo szkoda baterii. No, wolne żarty. No. Już pożarcie. Nie, no powiem ci szczerze, że troszeczkę mnie fabuła zaskoczyła The Following, bo byłem święcie przekonany, że tylko na terenie Haranu, że Haran jest po prostu objęty kwarantanną i że to tylko w Haranie są zombiaki. A tutaj obudziłem się teraz z ręką w nocniku. Okazuje się, że epidemia wyszła poza Haran. Zamieszkane. Mniej więcej. No, ale wiesz, mimo wszystko jednak w Dying Light fabuła tak zakończyła się. No, trochę trzeba powiedzieć niejako, tak? No bo mimo wszystko zaraza była, ale żeśmy nic przeciwko niej nie zrobili, tak? No. Także... Słuchaj, świeże tereny jak świeże mięso, które przyszło właśnie do The Following, tak jak my. Ale zombiaki zostały te same, same gęby. No tak, to akurat tak. Ale ja coś podejrzewałem, że przez całą grę to nie będą te same. No to na pewno nie będą te same miłe zombiaki. To jest po prostu taki... Dodatkowy. Oj, co to było? Co? Czemu to wszystko się tu tak zniszczyło naraz? Słuchaj, mamy tutaj cel przed sobą. Widzisz te takie... No, leci majta do niego, bo nie ma co strać po krzakach. Trzeba przeskoczyć prawdopodobnie na teren, bo jest tutaj drut kolczasty. O, jesteśmy. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A, przemytnik. Robisz do tego świra? Ej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira, ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Tak, no i żeby w ogóle dotrzeć do tego kultu, to musimy po prostu ludzi o to wypytać. No a ludzi na tych wsiach to tak no, za bardzo nam nic tutaj nie chcą powiedzieć. Jak to na wsiach? No i tak no nikt tu za bardzo też nam nie będzie... pomagał i mówił. Ja mam gadane, więc ja tutaj ładnie do nich zagadam, tak, poproszę. Jak on ci przyjdzie z lufą przed twarz, to se pogadasz do niego wtedy. No a mnie, bohatera? Posrało go? Hej, przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Ten nic nie wie. Gdzie znajdę kogoś, kto ale wie, ja wiem, kto wie. Poszukaj Jazira, będzie pewnie w stodole. Panie do stodoły mamy i suma cię pać. Widziałeś jego... Napis na JKC Paradise. Burek, może będzie wiedział. Okay. No i co? Burak! Burak. Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Więcej się z nim nie zobaczysz. Słyszysz? Zakazuję ci. Tato, proszę! Możemy o tym pogadać? Nie, i nie. Koniec. Chodź, ja z tobą o tym pogadam. Chodź do mnie. Pogadaj sobie z nim, Buchun. A ja czekajcie. Ja sobie z nią pogadam. Dobra, idź tam, to pogadaj sobie. Idź, co tam masz do niej, to pogadaj. Nie przeszkadzaj, tak? Nie przeszkadzaj, jak dorośli rozmawiają. Fajna dziewucha. No właśnie mówię, no. A, przepraszam. Oj, nie teraz. Robi kupę. Jedziemy. Robi. Nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj... Jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemijacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce.
No i ogólnie wszyscy mają nas gdzieś, nie? Także miło. Noż kurwa mać, no właśnie, to dlaczego nie chcą powiedzieć? Ale chwilę, no to skoro oni by się nie zamieniali, to skąd ta horda zombiaków, którą właśnie mijaliśmy, he? No wiesz, jakbym wiedział, to bym ci powiedział, ale nie wiem. Ale podejrzewam, że akurat oni chyba odporni nie są. Tylko się zdążyli skryć. Przed tym, ale wszystkim. Mówiłeś, że to jest jakieś plemię, no on mi nie tak, wygląda na... Jakiś kult, wiesz? No to no. Podejrzewam, że to będzie, wiesz, jakieś ludzie, co kurde, jedzą ptaki i poświęcają je, żeby, wiesz, no. Takie przynajmniej mam podejrzenie. Tak to przynajmniej opisywano. Jak czekaj, czekaj, nawiązuję... Zdjęcia. Cholera, co za pieprzone pustkowie. Aha, próbował nawiązać kontakt. No, jakiś franek. Tomce ode mnie. Pantofla chyba. Nie jestem jak reszta tych świrów. No was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? Pomyleńcy. To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Khan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kurde. Jak się miewa? Nie żyje. On nie żyje. No właśnie. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Jego żona to była. O ludziach odpornych. Jego żona. Walentynki jego żona to była. Jak to brzmi? Miejscowi się zmieniali. Kiepski prezent dał. Prowadzi ich taka z moją matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. Bazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy? Nie targu. Wspólnicy. Ty i ja. Kupujesz coś, koleś? To wypad! Jaki wystraszony, kurde. Gacie narobił chyba po drodze. Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że kurd wziął i kojfnął, potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? Po cichu. Jak mnie ugryzą i zarażą mnie tym swoim zombio coś tam, to ja ich zarażę grypą. Czy takie auto może być? Wystarczająco fajne auto? A może właśnie ty, może właśnie nie będą chcieli ciebie ugryźć. Weź tam idź do nich i sprawdź. Ty, co to, Dacia tu stoi? Dacia? Nie. Nie chcą ze mną gadać, no i co teraz? Ty silnik rozebrał i co? I patrzy się na niego, ty. Nie. Ale patrz, tu prawie jest taka polska przyczepa, nie? No, wanna też polska. Raczej to bym powiedział. Kam mam mu wziąć auto? Do farmy mam lecieć, panie, no. No wiem, no przecież to było pytanie pod tytułem, wiesz. Improwizujemy, że nie wiemy. O, dynia. Zostaw tą dynię, mamy roboty do wykonania. No ale po co tu dynie są? No to nie lepiej sobie, kurde, marchewkę zasadzić? Chodź, idziemy, bo nie ma I czasu. Powiem ci szczerze, właśnie będzie to ciekawsze, ponieważ no jak w przeciwnym razie do fabuły, to ja fabułę całą przeszedłem i żeśmy już mniej więcej wiedzieli, gdzie co iść. No a tutaj właśnie to jest moment, w którym się kończy moja wiedza na temat tego dodatku. I no, od tego momentu już nie wiem. No ale widzisz, no twoja wiedza boś przeszedł. No ale co z tego, jak żeś tam nie wiedział jak iść, a ja odkryłem pomimo tego, że nie przechodziłem. No tak, ale no to wiesz, no. Dobra, bo się jeszcze okaże, że jestem jakiś, wiesz. No i jeszcze powiedz, że lepszy agent może, co? No, no. Tak, ludzie. A, to już swoją drogą. Teraz ci się przypomniało? Wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Ale takich mi chyba zombiaków nie było. Nie, te są inne. Chciałeś, to masz. Daj mi znać, jak będziesz miał ten.
Ty, co on właściwie gadał, bo nie zdążyłem się dowiedzieć. Że tam farmę, gdzie mamy znaleźć ten samochód, no to tam bandyci są, no. I chcą po prostu nas zastrzelić, no. To taka tam tajemnica. Ty widziałeś ten zombie? Ten zombie napieprzał karate. Karate? Capoeira, czy jakoś tak, te baranaure, baranaure, no wiesz, to takie brazylijskie. Ty widziałeś, co on zrobił? Tak w powietrzu se zrobił takiego młynka. Aha. Ty, posrało ich. Aha, nie to pytam. Mamy... Nie, no panie, to mamy do czynienia z większą sprawą. A Bohan mówi, a to zombiaki chyba te same, nie? No co tam, to nie będzie problemu, nie? No hello, nie, no jak tutaj zombie napieprzają Capoeira, no to wiesz co, no to ja już mam więcej pytań. Ale powiadali, że ma być dużo ostrzej i trudniej w tej części. I że już nie, to nie mają być już przelewki, tak jak tam. Czyli jak tu będzie rura, to oj, to panie, pół godziny w plecy z Bohunem. Bardzo śmieszne, very funny, very funny. Ale skrzynka jest. Otwieraj tą skrzynkę. Ja cię będę zabezpieczał. No nikogo, nie mam sobie zabezpieczeń, nie? Co tam, no, dlatego wiesz, stanę na wysokości zadania. O, a jestem na wysokości. Aby raz ci się uda. Te, ale uwiń się. No czekaj, no. No nie uwiń, że się. O, o. O, jest, proszę. Ty masz tam orgaz przy tym zamku. No a mam. I mam. I co, źle ci z tym? Źle ci z tym? O, mam. I co? A sierpa to ja też mam. No. Dobra. I to jest to miejsce. No i dobra, no to ty się zajmuj, bo masz wyższy level, a ja sobie poczekam i popatrzę. No i co się chwalisz, że masz kotwiczkę? No i co się chwalisz? Ja nie wiem, swoją sprzedałeś gdzieś na targu i teraz nie wiem, jak ty będziesz kicał. Ale dobra. To ma swoje dobre strony, przynajmniej nie będziesz mi uciekał. nie śmieszne. Ale ja niestety nie mogę się śmiać, bo jak ja się śmieję, to wiesz, co ja mam, a tak kaszlę zaraz. Ty, gdzie ten wagonik tu się tutaj? Mamy wbić, tu się mamy wbić w to coś, tu. Aha. I tu mam ich najlepiej wszystkich powybiać, już widzę dwa pojazdy, które tam stoją, które mam to się, bo lecę! Mówię, co się polecę! I tyle masz tej kotwiczki, to właśnie widzę. Dobra, to lecimy do nich, co? Ja bym powiedział na ostro od razu. Oni się nie będą z nami bawić. Gotów? Już tam wysmarkałeś se? Czekaj, no. No już? Czekaj. I cześć! Ty, co się właściwie stało? Coś ty zrobił? Nie wiem! No i jak już koniec? No patrz, nie no, wiem. Ja tu idę atakować, tu robimy napad. A ty się zginął? Ja spadłem na linię wysokiego napięcia. Jak na linię wysokiego napięcia? Jak? I co ci mam teraz tu poradzić? Kaj tam idzie, że tutaj leżę, chłopie. No ile, ale tu jest drutko czasy, no jak ja tam mam wejść, no? Ile masz sekund? 4, 3, nie zdążę. 2, 1. Ja właściwie nie wiem, co się stało, serio, nie wiem, co się stało. No i przyleci... No nie, ja przyleciałem, ten zginął. No nie pytam, nie pytam więcej. Powiem ci, że ja nie wiem, jak to się stało. Dobra. No, gdzie żeś jest? No, z powrotem tutaj na tej wieży. Dobra, no to wbijamy się, robimy tam porządek, nie? Ja już wiem, jak po prostu chciałem skoczyć na tą linę, wiesz? No. Czekaj, tak się stało. Może pogadam z nimi, czekaj. A, chłopie, pogadać, to ty se możesz. Cześć. Mogę parku. Sobie zabrać ten pojazd? Chyba nie. Ja tu zaraz chyba sobie nie. Z nimi... Ja już jestem w środku w szopie. No, ja już właśnie czyszczę tu, a ty jak zwykle się opinkadasz. Tak? O, chłopie, Jezus! Ja Jezus, nie mam dwóch! No, nie, Bohun. No i co? No i co? Bohun. No lecę! Jakbyś się tak pospieszył! Chłopie! No, długo to jeszcze machasz. Co ty tam, z czym ty wyskakujesz? No oni tu z pistoletoma, a ty się bawisz, kurde. A w dupie mam teraz pistolet, ja mam maczetę, chłopie. Karabin wojskowy tu był. Właśnie ją naprawiam. Ja ich zaskoczę. Kurna, ja nie mam nawet czym tu szczerać. Patrz, ten leci nie wiadomo gdzie, a ja go z tyłu. Proszę bardzo, a ty z karabinem. Kuźwa, na muchę z armatą. No czekaj, bo tu no zapasy domowe są. No, proszę pana. Aerozol. Gaza. Jakiś alkohol czy coś takiego? Och, jak ja kocham te zamki. Nic o alkoholu, nic. Beznadziejne, yeah. Beznadziejne są te miejsca. Ale skrzynka jest, o. A ty tam gdzie jesteś?
Ale to powiem ci, że słabo byli uzbrojeni tutaj. No, jak ja ich 3/4 wszystkie wyczyściłem, no to rzeczywiście. Ty 3/4. Wiesz co, jak wezmę zaraz pantofla. No i jak ty żeś ginął, to ja już tu powę załatwiłem po drodze. Jak ty żeś skakał po drucie kolczastym, to ja już dwóch załatwiłem tam, w środku. Tak, drucie kolczastym, tak. Weźcie, co, spróbuję otworzyć tą skrzynkę i lecimy dalej, bo nie będziemy się tu macać z tym. Tutaj są wszystkie na poziomie trudnym, te zamki? Na to no, wygląda. Na razie widzę, że tak. Ty, ale tytanu sobie nie przypominam, żeby był tytan. Tytan? No, tutaj miałem tytan. Ja nie... Dlaczego ty masz takie coś, a ja nie mam? No zapozna cię robię, chłopie. A nie, jest, jest. A, to jest śmieszne. Średnia skrzynka, o. Dobra. To jakoś tę skrzynkę otwarłem jak coś. Ale powiem ci, bronie też są tutaj wypasione jako znajdźki, wiesz? No, ja kurde... No. Wiesz, ja chyba kliknąłem po prostu zły ten, zły zapis i dlatego mi po prostu dało mu troszeczkę niższy level. Tak, ty, a też miał jakieś... Adam, tak? ja podejrzewam, że ty kontynuujesz na zapisie, na którym grałeś ze mną w wersję podstawową. I to chyba tak działa, wiesz? Nie jestem pewny, aha, ale może ktoś z widowni będzie wiedział, jak to działa i nam po prostu podpowie, bo no niestety nie jesteśmy takimi geniuszami, żeby wiedzieć wszystko. O, mam papierosy z wyższej półki. Ruski ale jakieś. Ja ci też muszę powiedzieć, że ja mam wersję VIP-owską tej gry. Bo ja ją dostałem od Roya, od Patryka. No ale wiesz? To i tak, wiesz, kurczę, powinno chyba no, zapis, co ma zapis do gry od tego, nie? Nie, nie, chodzi o to, że ja mam tutaj takie DLC, ja mam tutaj chyba z 50 DLC. Jak wchodzę na Steama we właściwości gry i przeglądam jakie DLC, to ja mam tego taką długą listę, że przewijam i przewijam i przewijam. Serio, no. A bo dobrze, ja to... dobrze, żem go namówił, nie? Dobrze, żem go namówił, a Bohun tak mówi, no nie wiem, nie wiem. A ja mówię, chodź Bohun, chodź. Mówię, widzom, idźcie, powiedzcie mu, że tak ma być. Siadaj, jedziemy. O, to jest to, na co czekałem. No, Euro Truck Simulator. Dren, dren. Ale jedź, chłopie. Ale no czekaj, no jadę, no, no, ja, gdzie mam jechać? Ostatnio przyszedł na kartofle, jademy. Co mu przez to przejechać? No tak, wyślij mnie pierwszego. Jej, ja tak lubię! No fajnie! Co to jest? Teraz to ja co mogę to zabijać zombiaku. Co to było? Co to było? Jakie to było piękne. Ja w ogóle coś mi tu świeci na czerwono. Ale super! Jakaś kamera z zewnątrz jest? Nie ma uszkodzenia tego, uszkodzenia tego całego, rozumiesz? No właśnie widzę, że już mam opony kaput. Jeszcze coś więcej tu mam kaput. Dobra, nie za bardzo ta droga tu chyba była. Ale eleganckie. Tak, to ja mogę jechać na zombiaki. Kurna ty. Szkoda, że tu... Słuchaj, na pewno z tych wszystkich znajdziek będziemy musieli poskładać ten samochód, tak jak reperujemy nasze bronie, tak reperujemy też samochody, tak? Tak właśnie mi mówił jeden z widzów, żeby właśnie sprawdzać samochody właśnie. No. Samochody, że tam właśnie powinni być te części do tych. Aha, no to fajnie. To bardzo mi się taki element podoba, ponieważ nie jest tak, że wsiadasz do takiego badziego i sobie jedziesz, wiesz, jedziesz na pałę, za przeproszeniem. Tak, jedziesz na pałę, jesteś nieśmiertelny. No to super, to mi się takie coś podoba. No, ale powiem wyjechać. Ci... Halo? Adam, powiem ci tak, że Darling Light i w ogóle ten... Ups. Ten polski produkt, powiem ci, stanął na wysokości zadania. No, to tak. No i dobrze, że stanął, bo jakby nie stanął, to Bohun by mi normalnie eczka urwał. No. I urwał. Dobra, coś nam się udało, mamy komuś tu zameldować. On prosił o jeden samochód, a już ma dwa. No właśnie. A wiesz, my to mamy chyba te samochody zostawić tam, gdzie żeśmy byli przed chwilą, w tym przejeździe. Czyli też tutaj tak, gdzieś. Też tak mi się wydaje, bo właśnie minęliśmy ten punkt. O, ja sobie zaparkuję pod dachem, no bo ja jestem Adamek, tak? Oj, trochę mi nie weszło, ale nie szkodzi. O, proszę. Tak, miejsce VIP-owskie. A ja postawię samochód na samym środku, bo ja jestem wujek Bohun. Jak się z niego wychodzi? F przytrzymać. Aha. O, dobra, ale fajna zabawka. Idziemy do patrz, tu można nawet z tyłu wejść. Tak? W dwóch? No. W dwóch na jednym? Nawet paliwo tu jest potrzebne. Chodź, chłopie, ja się nie baw tym ale autkiem fajny teraz. Bajer. Ale ja się zakochałem w tym autku. No jest piękne. Och, Jesus. No chodź, chłopie, bo czekamy na jaka ciebie. Jaka chcica?
Mówię Ochcisus. Ochcisus. To ciśnięciu. Już walentynki. O, 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 cześć. Przepraszam, Kaś... możesz wyjść? Możesz Te. Wyjść i nie przeszkadzać? Kaś tyś jest w ogóle. No jestem na tobie. Nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę.